Spokojne miasteczko, w którym życie toczy się powolnym, lecz nieustannie zmierzającym do końca tempem. Jednym ze sposobów wiecznego życia jest zapisanie się wielkimi literami w historii świata, albo przynajmniej miastowej kronice. Czy wasz ród zostanie zapisany? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was kronikę w wersji Big Box. Zapraszam. Gra dostałem od wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Kronika Big Box to odświeżone graficznie i zawierające wiele dodatków wydanie gry Kronika, która miała swoją premierę w 2011 roku. Rozkładanie rozpoczynamy od wybrania karty przygotowania gry. Ton dobieramy pod kątem tego, ilu mamy graczy i z jakimi dodatkami gramy. Następnie umieszczamy planszę stroną ze słońcem, czyli bez dodatku, lub kotwicą, czyli z dodatkiem port. W zależności jakie dodatki wybraliśmy, opcjonalnie rozkładamy jeszcze planszę karczmy lub zaręczyn. Obowiązkowo jednak kładziemy kronikę, to tutaj będą trafiać nasi najważniejsi członkowie rodu. Jeśli nie gramy w maksymalnej liczbie graczy, to pewne wyznaczone pola musimy zakryć niegranym rodem. Przy pomocy żetonów klientów przygotowujemy kolejkę na targowisku, losowo dobierając klientów. Pozostałych odkładamy ukrytych obok targowiska. Następnie znaczniki punktacji w odpowiednich kolorach umieszczamy na ikonce słońca bądź kotwicy po prawej stronie na dole planszy. Oznacza to liczbę 0 na punktacji. Połóżcie jeszcze żeton nowego pierwszego gracza na ratuszu. To tyle jeśli chodzi o planszę. Każdy z graczy otrzymuje teraz tabliczki gospodarstw z wybranym przez siebie kolorem. Do wyboru mamy czerwony, żółty, niebieski, biały i fioletowy. Po wybraniu tabliczki umieszczamy na niej czterech członków rodu z liczbą 1, a resztę zostawiamy w zasobach ogólnych. Na torze czasu znajdującym się po prawej stronie na górze umieszczamy znacznik czasu odpowiedniego koloru. Na szybko wyjaśnię jego działanie, bo jest dość ważne. W grze będziemy płacić jednostkami czasu. Jedna jednostka czasu to jedno pole na torze. Jeśli znacznik przejdzie przez pióro, oznacza to, że najstarszy członek rodu umiera, a jest to ten, który ma najmniejszą liczbę. Ale jeśli cyfra się powtarza, to możemy wybrać, który przechodzi na tamten świat. W zależności od tego, czym się podczas umierania zajmował nasz pionek, możemy umieścić go albo w kronice, albo na cmentarzu. Jeśli w kronice nie ma miejsca pod profesją, którą się zajmował, ląduje on na cmentarzu. Od tego, ilu naszych zapisze się w kronice, zależy ile punktów dostaniemy pod koniec. Tutaj jest też mechanizm kończący grę. Jeśli miejsca na kronice lub cmentarzu się wypełnią, gra się kończy. Obok naszych tabliczek umieszczamy jeszcze 6 małych dysków. Każdy gracz na starcie otrzymuje również jedną monetę, której właściwość wyjaśnię później. Gracze dostają również bonus w postaci dodatkowego początkowego zasobu. Pierwszy gracz dostaje żeton pierwszego gracza, drugi dostaje jeden worek z ziarnem, trzeci jeden losowy znacznik wpływu, czwarty wybrany znacznik wpływu, a piąty dodatkową monetę. To tyle jeśli chodzi o przygotowanie samych graczy. Zostaje jeszcze rozłożenie elementów wokół planszy. Po pierwsze są to żetony dóbr. Zwoje, konie, pługi, woły oraz wozy. Po drugie woreczek ze znacznikami wpływu, z którego przede wszystkim wyciągnijcie 6 znaczników zarazy. Zaraza. Po trzecie żetony punktów, monety oraz żetony worków z ziarnem. Dwa faktyczne worki również przygotujcie. Zielony, który za chwilę będzie nam potrzebny, oraz czarny, do którego wrzućcie 4 czarne pionki oznaczające mnichów. I to wszystko jeśli chodzi o przygotowanie. W teorii można jeszcze położyć kartę porządku mszy, ale mi się ona nie przydała. Przygotowanie może różnić się w zależności od wybranego dodatku bądź dodatków. Rozgrywka składa się z 3 faz. Pierwsza to faza uzupełniania pól akcji. Korzystając z informacji na karcie przygotowania, bierzemy tyle znaczników wpływu w odpowiednich kolorach, ile wskazuje karta, i wrzucamy je wszystkie do zielonego woreczka wraz ze wszystkimi znacznikami zarazy. Mieszamy i kładziemy losowo wybrane znaczniki w podanej na karcie ilości, w miejsca, na których będziemy wykonywać nasze akcje. W podstawowej wersji miejscami do układania są targowisko, rzemiosło, podróż, ratusz, kościół, powiększenie rodziny i żniwa. Po umieszczeniu znaczników przechodzimy do drugiej fazy, fazy pobierania znacznika i wykonania akcji. Zaczyna osoba posiadająca żeton pierwszego gracza. Ten musi pobrać znacznik wpływu z pola, na którym chce wykonać akcję. Może on zrezygnować z wykonywania akcji, ale znacznik i tak musi wziąć. Jeśli jest to znacznik wpływu, to bierze go do swojego gospodarstwa. Jeśli jednak jest to znacznik zarazy, to odkłada go do zasobów ogólnych i rusza się o 2 pola na torze czasu. Teraz może on wykonać akcję na polu, z którego znacznik pobrał. Opowiem o każdej możliwości akcji z podstawki. Pobranie znacznika z targowiska rozpoczyna zawsze dzień targowy, podczas
z którego wszyscy gracze mogą sprzedawać swoje dobra klientom. W zamian otrzymują ich żetony, które posiadają różne wartości punktów, a te będą zliczane na końcu gry. Na targowisku możemy obsłużyć tylko klientów, którzy są na początku kolejki, czyli na niebieskich polach po prawej. Gracz rozpoczynający dzień targowy nie płaci za obsłużenie klienta żadnych dodatkowych kosztów, natomiast pozostali muszą poświęcić jeden znacznik czasu i jeden zielony znacznik wpływu. Jeśli go nie mają, nie mogą obsłużyć klienta, a jeśli mają, ale nie chcą sprzedawać swoich dóbr, mogą spasować. Kiedy wszyscy gracze będą mieli szansę na obsłużenie klienta, nadchodzi kolejna tura dnia targowego. Klienci przesuwają się w kolejce i dochodzą nowi z ukrytej puli położonej obok targowiska. W tym momencie wszystkie osoby, które nie spasowały poprzednim razem, mogą ponownie obsłużyć klientów, ale tym razem nawet gracz rozpoczynający musi zapłacić jeden zielony znacznik i jednostkę czasu. Dzień targowy kończy się w momencie, kiedy wszyscy gracze spasują. Następnym polem jest rzemiosło. Tutaj możemy pozyskać dobra na dwa różne sposoby. Pierwszy to najzwyklejsze kupno. Za odpowiednie zasoby możemy kupić interesujące nas dobro. Będziemy płacić znacznikami wpływu lub workami z ziarnem. Warto tutaj na chwilę wrócić do złotych monet. Mają one łącznie 3 zastosowania. Jednym z nich jest użycie jednej monety jako jednego dowolnego znacznika wpływu. Może się to przydać, jeśli akurat na czymś bardzo nam zależy, ale nie mamy odpowiednich znaczników. Do monet jeszcze wrócimy. Drugim sposobem na zdobycie konkretnego dobra jest zapłata czasem. Potrzebujemy do tego jednego członka rodu z naszego gospodarstwa. Takowego umieszczamy na drzewku obok miejsca tworzenia. Drzewko informuje nas, ile musimy poświęcić znaczników czasu, by dany pionek nauczył się wybranego rzemiosła. Kiedy już się nauczy, zostaje on przeniesiony już bezpośrednio do miejsca wytwarzania dobra i ponownie musimy zapłacić określoną ilość czasu, by pozyskać dobro. Wyszkolony pionek nie może na razie wrócić do naszego gospodarstwa, ale jeśli będziemy następnym razem korzystać z rzemiosła, a dany pionek będzie żyć, to wystarczy zużyć już tylko tą ilość jednostek czasu, ile jest na miejscu do wytwarzania, bo on już się tego rzemiosła nauczył, będzie tylko potrzebować czasu na stworzenie. Polem obok rzemiosła jest podróż. Tutaj ponownie potrzebujemy jednego z naszych pionków z gospodarstwa, jednak zamiast siedzieć w miasteczku i pracować, wybierze się on w podróż do sąsiednich miejsc. By to zrobić, musimy poświęcić wóz, 2 jednostki czasu i zależnie od drogi, konkretne znaczniki wpływu. Poruszamy wtedy naszym pionkiem do miejsca za opłatą. To miasto, które odwiedzamy. Każde z nich daje nam różne bonusy, ale tylko jednorazowo dla każdego, kto odwiedzi to miasto. Żeby pamiętać, że członek rodu danego koloru był już w tym mieście i zyskał z niego bonusy, umieszcza się dysk. Pionek, który jest w podróży, pozostaje na planszy. Jeśli będziemy chcieli się nim dalej poruszyć, będziemy musieli ponownie zabrać z pola podróży znacznik wpływu lub użyć studni. O niej zaraz. Idąc ponownie w prawo, mamy ratusz. Tutaj ponownie potrzebujemy członka rodu. Płacąc 2 zielone znaczniki i 1 jednostkę czasu lub 1 zwój i 1 jednostkę czasu, możemy umieścić naszego członka rodu w pierwszym etapie ratusza i korzystać z tego przywileju. W tym przypadku jest to otrzymanie żetonu nowego pierwszego gracza, który sprawi, że ten gracz będzie w następnej rundzie pierwszym graczem. Jeśli mamy już członka rodu na jakimś etapie, to mamy 2 możliwości. Pierwsza to opłacenie kosztu przejścia na kolejny etap i przejście dalej. Możemy wtedy skorzystać z przywileju na tym etapie, bądź poprzednim, w zależności od woli gracza. Natomiast jeśli zdecydujemy się nie ruszać, to możemy za darmo skorzystać z przywileju, na którym stoi pionek lub poprzedniego. Oczywiście jeśli stoi na pierwszym etapie, to nie ma to większego znaczenia. Pierwszy etap już wyjaśniłem, co nam daje. Drugi pozwala na wybranie 2 dowolnych znaczników wpływu z zasobów ogólnych. Trzeci na wybranie 1 dowolnego żetonu dobra z zasobów ogólnych, a czwarte pozwala nam zapłacić 1 monetę, by otrzymać natychmiastowo 3 punkty na torze punktacji. To drugie zastosowanie monet w grze. Pod koniec gry członkowie rodu, którzy znajdują się dalej niż pierwszy etap ratusza, są wliczani do końcowej punktacji według podanych liczb. Drugi etap 2 punkty, trzeci etap 4 punkty, a czwarty etap 6 punktów. Kolejne pole na samym dole, nawet nie czuję jak rymuje, jest to kościół. Możemy zdecydować się na wrzucenie jednego z naszych pionków z gospodarstwa do czarnego worka, w którym są minisi. I na razie więcej się nie dzieje. Zaraz dojdę do trzeciej fazy, w której nabierze ta akcja większego znaczenia. Idąc trochę w górę na prawo, mamy akcję powiększenia rodziny. Jeśli weźmiemy stamtąd znacznik wpływu, to możemy od razu pobrać nowego członka z najmniejszym dostępnym numerem. Czyli jeśli w zasobach ogólnych mamy członków z dwójkami, trójkami i czwórkami, to wybieramy
dwójki. Jak te się skończą, to trójki i tak dalej. Akcja powiększenia rodziny ma jeszcze jedno zastosowanie. Zamiast pobierać nowego członka rodziny, możemy zdecydować się na przywrócenie z planszy naszego członka rodu. Jeśli na przykład jest on w ratuszu, to możemy go zwrócić do gospodarstwa. Trzeba jednak pamiętać, że traci wtedy bonusy, które miał za stanie w tamtym miejscu. Ostatnią akcją jest akcja żniwa. Jeśli mamy minimum jednego członka rodu w gospodarstwie, możemy iść na żniwa i natychmiastowo pobrać dwa worki z ziarnem. Nic nas to więcej nie kosztuje. Natomiast jeśli mamy w gospodarstwie konia i pług, to zamiast dwóch pobieramy trzy worki. Jeśli mamy wół i pług, to pobieramy cztery worki. Dobra te nie zużywają się podczas tej akcji. Jednak uwaga, jeśli mamy na przykład dwa konie i dwa pługi, to nie pobieramy sześciu worków, tylko wciąż trzy. Tak naprawdę to wszystkie akcje, jakie możemy wykonać w podstawowej wersji gry. Jest jednak jeszcze swego rodzaju akcja zastępcza, nazwana studnią. Jeśli w grze są gdzieś jeszcze jakieś znaczniki, ale na przykład nie są na polu, które nas interesuje, to możemy za pomocą studni wykonać tą akcję. Wystarczy, że wpłacimy trzy znaczniki wpływu tego samego koloru, tutaj zasada z monetami wciąż działa, i możemy wybrać, którą akcję chcemy wykonać. Jeśli wszystkie znaczniki się skończą, to przechodzimy do trzeciej fazy, fazy myszy. Bierzemy czarny worek i losujemy cztery pionki. Przed wylosowaniem gracze mogą zapłacić jedną monetę, by mieć zagwarantowane wyjście swojego pionka z worka. To ostatnie zastosowanie monet. Kiedy gracze się zdecydują, losujemy pozostałą liczbę pionków, tak by wraz z opłaconymi było ich łącznie 4. Jeśli wypadną mnisi, to wrzucamy ich z powrotem do worka. Jeśli jednak wypadną pionki graczy, to te wraz z opłaconymi umieszczamy na pierwszym etapie toru kościoła. Następnie gracze decydują się na zapłacenie odpowiedniej ilości worków z ziarnem, by przesunąć swoje pionki dalej w hierarchii kościoła. Jeśli wszyscy podejmą decyzję, to gracz z największą ilością pionków w kościele dostaje natychmiastowe 2 punkty. Jeśli gracz mają tyle samo pionków, to wygrywa ten, który jest najwyżej w hierarchii. Jeśli wciąż jest remis, to każdy z remisujących otrzymuje 2 punkty. Po mszy powtarzamy fazę pierwszą z rozkładaniem znaczników wpływu i gramy tak, dopóki nie zostanie zapełniony cmentarz lub kronika. Kiedy to nastąpi, gracze zaczynają podliczać swoje punkty. Do tego wchodzi kilka czynników. Członkowie rodu leżący w kronice, odwiedzone miasta, członkowie rodu na etapach toru kościoła, członkowie rodu na etapach toru ratusza, monety, jedna moneta to 1 punkt, żetony klientów oraz miejsca na torze punktacji. Oczywiście gracz z największą ilością wygrywa. Uff, to tyle. Wiem, że tego jest dosyć sporo, ale uwierzcie, że podczas samej rozgrywki jest to wszystko dobrze wyjaśnione i dość intuicyjne na planszy. Radzę wam na początku zagrać w podstawkę bez żadnych dodatków, by potem dopiero pobawić się w rozszerzenia. Szata graficzna została ślicznie odnowiona i jest niezwykle czytelna w porównaniu do wersji z 2011 roku. Jak to się wszystko rozłoży, to potrzeby artystyczne zostają w pełni zaspokojone. W sumie, jak już o tym wspomniałem, to warto to powtórzyć. Jak to zostanie wszystko rozłożone, bo gra nawet bez dodatków jest dość gigantyczna, więc ludzie z mniejszymi stolikami mogą mieć dość spory problem. Karton też jest niczego sobie, mamy w nim miejsce na wszelkie komponenty, odpowiednie ikonki pokazują gdzie co włożyć, a miejsca podzielone są odpowiednio na dodatki. A komponenty, czy to drewniane, czy to żetony, są przecudowne. Ten styl artystyczny zupełnie do mnie przemawia i pasuje do samego prezentowanego miejsca. Dobra, śliczne to i w ogóle, ale jak się gra w to po tych, no już 13 latach. Powiem szczerze, że mnie satysfakcjonowała rozgrywka. Trzeba dbać o wiele rzeczy, by zdobyć dostateczną przewagę nad innymi. Jest to trochę zabawne, że w przypadku otrzymania największej ilości punktów za kronikę, należy jak najszybciej wybijać naszych, ale owa kronika nie jest gwarancją zwycięstwa. Tutaj bardziej liczy się kombinowanie na innych polach, by zdobyć potrzebne punkty. W sumie nawet nie na innych. Z każdego pola musimy zbierać punkty, by zwyciężyć. A jak to zrobimy? To już pełna dowolność. Mamy tutaj wystarczającą ilość opcji, by kombinować. Natomiast fakt, czuć tutaj trochę tą staroszkolność. Ale czy to koniecznie trzeba uznać za wadę? Może dla osób, które już zjadły zęby na podobnych tytułach, ale dla osób chcąc wejść w euro, to jak najbardziej jest to dobry wybór. Zwłaszcza, że instrukcja jest niezwykle czytelna i nie ma problemów podczas poznawania zasad. Natomiast problemem jest dla mnie fakt dość małej interakcji między graczami. Nie licząc wyjaśniania, co się robi, to przeważnie siedzi się w
grobowej ciszy nad planszą. Dodatkowo, jedynym sposobem na wpływanie na sytuację przeciwników jest albo zabieranie znaczników z miejsc, na których im zależy, albo rozpoczynanie targowiska, by mieli trudniej. Poza tym, nie ma tu kompletnie niczego. Dodatki same w sobie dobrze dodają nowe elementy i modyfikują inne. Szczerze to najprzyjemniej mi się grało podczas rozgrywek, gdzie na stole były wszystkie rozszerzenia. Jest jeszcze tryb solo, ale szczerze mówiąc, jest on tak przekombinowany, że długo z nim nie wytrzymałem. Lepiej już znaleźć tą minimum jedną osobę. Ostatecznie Kronika Big Box jest pięknie wydana. Zasady mimo sporej ilości są proste, a rozgrywka wciąga. Zwłaszcza faktem, ile decyzji i jakimi strategiami trzeba podejść do różnych czynności w mieście. A jak wrzucimy wszystkie dodatki, to jest po prostu złoto. Boli jednak fakt, że podczas grania można usłyszeć świerszcze. Zajmuje to ogromnie dużo miejsca, a tryb solo jest, lekko mówiąc, do wywalenia. Cena około 300 zł też może nie zachęcać, chociaż patrząc na faktyczną zawartość, to jest to jak najbardziej tego wart. Długo się zastanawiałem, czy faktycznie ocenić Kronikę za pomocą liczb, bo gra ma jednak swoje lata, ale mimo wszystko dość dobrze się broni i w mojej ocenie zasługuje na mocne 8 na 10. I tyle ode mnie. Dziękuję pięknie Oli i Arturowi za wspólną grę. Gdyby nie wy, ten materiał by nie powstał. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Zapraszamy również do sekcji komentarzy, jak i na naszą stronę internetową ostatniataverna.pl, pełną fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej!